szkoła jest prowadzona przez pana Michała. Pan Michał w niebieskiej koszulce. Proszę państwa, pana komenda nie różnie wolno. Też może przekiwać, ale nie ma prawa ugryźć. Mówisz oczywiście w obronie, jeżeli sam zdecyduje, że jest jego właściciela, wtedy też ma prawo sam ugryźć. Ma prawo ugryźć w momencie, kiedy właściciel, czyli przewodnik, wyda mu komendę do ataku, ale też musi znać komendę odwołania, czyli pójść ugryźć. Proszę państwa, dla tych, którzy nie wiedzą za bardzo na ten temat za dużo, krótka informacja, owczarek niemiecki ważący średnio suka 35 do 40 kg, sam jest między 40-45, nawet czasami do 50. W momencie ataku proszę uderzyć, z siłą taką, siła uścisku na szczękę, okrycona jest owczarka w rękach minimum 250 kg. Na zgryzie, więc proszę sobie wyobrazić, co by było z dołem ręką. No, mało tego, że jest uścisk około 250 kg, czasami więcej, w ferworze, adrenaliny, bo też przecież w tym momencie ma adrenalinę wysoką. No, i jeszcze dochodzi do tego szarpnięcie, więc, no, proszę państwa, mogło być lewicowo. Owczarka niemieckiego, cichy wiosek, proszę o zorientowanie, powiedzą, że owczarek niemiecki już przybił wszelkiego rodzaju inne rasy, we wszystkich służbach, w policji, w wojsku, w obronie pogranicza i tak dalej. Nawet marynarce były w sumie ataku, robią instrukcje lawinowe. Można podejść, podać to w rękę, jest nie ma prawa zaatakować, tak jest szkolony. On wie, że komenda swojego pana nie rusz, nie wolno, to jest dla niego święto. No oczywiście wszyscy ci państwo, którzy posiadacie owczarki, patrzycie w tej chwili na to, powinniście się zastanowić, że jego bardzo szkoda sama, ten pies musi być współpracującym z nami, a nie sprawiającym na mnóstwo kłopotów, czy to na spacerze, czy to wręcz gdzieś w pojeździe miejskim, bo też możemy się przemieszczać zarówno autobusami, tramwajami, czy tam z taką syn. To musi wszędzie zachowywać się grzecznie, nie sprawiać nam kłopotów, ale bez szkolenia gwarantuję, że jest to naprawdę bardzo ciężkie. Więc szkolenie psa jest podstawą. Komenda wyjątkowa, państwo widzicie, to jest bezwzględna ręka, pewność uderzenia w rękach, no, a z nimi się komendacie. Oczywiście komenda odwołująca, najbardziej trudna do wytrzymania. Państwo widzicie, że taki pies jest wcieczony w ferworze walki, wyegzekwować komendę puść, wróć, to jest troszeczkę pracy nad tym. No ale u nas to jest numer jeden w szkoleniu. Nie wystarczy mieć psa, który jest obiektem, gryzie, zabija. Pies musi być stopniowany do tego stopnia, bo to nazywamy posłuszeństwo do szczęgu, to na pewno do puszki, do puszka i wracam. Proszę zauważyć. No i oklaski. Musimy nagrodzić te pieski, bo proszę państwa, one zasługują na to, właściciele tych psów, przewodnicy tym bardziej.
Także nie rusz, nie wolno. Podaj mi rybki, proszę. Proszę spojrzeć na tę sukę. Nawet pewnie nie widać, że jej szczeniaki jeszcze są w wieku takim, że wymagają wykarmienia. 8 tygodni to praktycznie suka powinna mieć swoje, że tak powiem, piersi to naciągane. Tutaj jest suka z tak dobrej kondycji, tak pięknie się potrafi wygenerować, że no wręcz niewiarygodne. Wspaniała matka podchowuje bardzo dobrze szczeniaki, sama je opiekuńcza. Proszę tak proszę zauważyć. Przepiękna, ładna suka z dobrym psem. To klaski dla Semi. Wszyscy za to robią, proszę przyjść.
Tutaj mamy pokaz właśnie, kiedy pies przysięga w czasie jazdy poza randa, czy który pan działa, jak to możemy nazwać. Samochodu, to nie tylko z wnętrza z tyłu, ale Pozaranta. Tutaj, proszę Państwa, mamy oczywiście pokaz tego, że te psy, które przed chwilą były tak agresywne, tak gryzły pana Michała, kiedy pada komenda, nie rusz, nie wolno, zostają całkowicie wyspokojone, para komendowary. Proszę zauważyć, może przebiegać przed nimi, przechodzić, nie mają prawa ruszyć, nie mają prawa ugryźć. I to jest to, czego Państwu wszystkim życzymy, abyście posiadali takie psy właśnie, wyszkolone. I wierzcie mi Państwo, że to jest przyjemność posiadania psa, zwłaszcza rasy owczarskiej.